powitać wszystkich na uroczystości otwarcia po kompleksowym remoncie Komisariatu Policji w Skierzynie. Jest dla nas zaszczytem, że nasze zaproszenie przyjęli. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych pan Marcin Jabłoński, komendant główny policji pan nadinspektor Marek Działoszyński. Chcę Państwu i to dobitnie powiedzieć tym, którzy być może nie mają takiej wiedzy, że lipuska policja w ostatnim czasie zdołała wykorzystać, wydać na potrzeby swojej infrastruktury więcej pieniędzy i to w liczbach bezwzględnych niż garnizony pięciokrotnie większe. W ostatnim czasie opracowano program standaryzacji polskich komend, komisariatów. Jeden z priorytetów, którym chcę i zajmuję się już od kilku tygodni i wierzę, że we współpracy z komendantem głównym uda nam się ten standard, jakość, infrastrukturę, którą dysponują policjanci po to, by jeszcze sprawniej i szybciej nieść pomoc, podnosić poziom bezpieczeństwa, by mieć cywilizowane, godne warunki pracy, by też mieszkańcy mieli powód do tego, by wierzyć, że jesteście Państwo wyposażeni we wszystko to, co jest niezbędne do świadczenia Waszej tak odpowiedzialnej pracy, że zdołamy sprawnie i skutecznie ten program upowszechniać w skali całego kraju. Komisariat Policji w Skierzynie to początek mojej kariery. Jestem z tym miejscem mocno związany. Tutaj stawiałem pierwsze kroki jako funkcjonariusz policji. W kolejnych budżetach polskiej policji przy aktywnym udziale pana ministra spraw wewnętrznych pojawią się znaczące środki, aby ten program kontynuować. Program standaryzacji jednostek. Ten program, jak mówił pan minister Jabłoński, jest rozpisany na lata 2013-2015. Jego założenia przewidują skierowanie ponad 900 milionów złotych na właśnie poprawę warunków pracy i służby. Dobra,